To wyjątkowe wydarzenie. Bardzo się cieszę, że żeńska drużyna będzie reprezentowana na najwyższym poziomie ligowym i oczywiście warto pamiętać o tym, że polska siatkówka po prostu najlepsza siatkówka na świecie, więc to, że zawodniczki z Opola będą grały w najwyższej polskiej lidze, to jest dowód na to, że jedne z najlepszych zawodniczek na świecie będą biegać po naszej Stegu Arenie i myślę cieszyć swoimi kolejnymi sukcesami Opolan, dodawać nam dumy i radości z tego, że mieszkamy w Opolu, a przy okazji one reprezentują oczywiście jeszcze uniwersytet, więc to doskonała promocja dla uniwersytetu i dla samego Opola, który przecież jest miastem akademickim. Jak się budzę, to medal jest pod poduszką, bo od paru dni cały czas mam go przy sobie i nie spuszczam go tak naprawdę z oka. Nawet jak wychodzę z domu, to medal cały czas jest ze mną, jest gdzieś w torebce, w plecaku. Naprawdę niesamowite uczucie i życzę chyba wszystkim sportowcom czegoś takiego przeżycia, bo mi jeszcze łamie się głos, jak o tym mówię i o tym wspominam, jak oglądam filmiki czy zdjęcia gdzieś na stronach internetowych. Te emocje cały czas są w nas i myślę, że jeszcze długo, długo pozostaną. Najważniejsze dla Pana rzeczy, które zostały wykonane w tym sezonie to? Praca. Dużo praca metodyczna, czyli od początku do końca w tym samym systemie. Dziewczyny bardzo dzienne, bardzo podchodziły bardzo profesjonalnie do sprawy i ta praca przynosi efekty. Klub jest dobrze poukładany, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie konsekwentna praca przez lata, więc myślę, że ten awans to jest tak jakby, to jest tak naprawdę już potwierdzenie wysokiego poziomu organizacyjnego i poziom wyżej nie będzie zderzenia ze ścianą, a po prostu będzie odnalezienie w środowisku, w którym się dobrze czują, a miasto oczywiście ma świadomość tego, że poprzeczka jest zawieszona wyżej, więc też i my bardziej musimy się zaangażować w wsparcie dla klubu. Ja miałam akurat przyjemność już grać w Ekstraklasie, także gdzieś tam troszeczkę posmakowałam tego grania na najwyższym poziomie. Powiem szczerze, że na tę chwilę, jeszcze te ostatnie dni są takie, że absolutnie cieszymy się z tego zwycięstwa i myśl o przyszłości jeszcze bardzo nas nie dopadła. Wiadomo, że to gdzieś tam się przewija w rozmowach i tak dalej, ale póki co naprawdę cieszymy się całym sercem z tego złota. Wielki sukces, ogromna satysfakcja, bo Opole jako miasto miało w tym swój udział. No i jeszcze raz składam gratulacje dla zawodniczek i całego sztabu trenerskiego i organizacyjnego drużyny.